Cześć, 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 witajcie, tutaj Frodo, wraz z Deseo oczywiście. Hejka, kochani. Witajcie w Customie, jak co roku, już taką tradycją tutaj jest u nas, że w ten świąteczny czas nagrywamy sobie Customy właśnie o tej tematyce. I nie wiem, czy czasem nie było tak, że w zeszłym roku nie zapraszaliśmy gościa, który dzisiaj też jest z nami, czyli Chucky. Ho, ho, ho. Właśnie się ostatnio zastanawiałem, a czy to było 2 lata temu. Ach, kurczę, 2 lata. Chyba 2 nagrywaliśmy. Raz właśnie, jeden wspólny, trójkę, a jeden tylko z Frodem. To pamiętam, że ten z Frodem był bardzo ciekawy. To znaczy, no, my żeśmy w trójce tak nagrali 2. Jeden świąteczny. Ale nie pamiętam, kurczę, właśnie, czy to było w zeszłym roku, a jeden trójkącik. W ogóle ten nasz pierwszy wspólny świąteczny custom to był taki przełom, bo my od tego customu Frodo zaczęliśmy nagrywać. Chucky nas spiknął ze sobą. Tak. Takie historie, patrzcie, opowieści skryty. Tak. To jest nasza, słuchajcie, swatka. Gdyby nie on, to byśmy się po prostu chyba nie zgadali. A się zaczerwienie jak te dildo na choince. O Boże, teraz je zauważyłam. No, jest koloru dosłownie... Barszcz. Taki sam ma tornadko. Tak? Jako zabawkę? Nie. Aha, dobra, nie wnikam. Jezus, jak świątecznie się zrobiło. Jeszcze ta trąbka na dłysle. O, trąbka. Tak, także to będzie, słuchajcie, custom świąteczny. Teraz nie wiem, czy ja tutaj zaraz źle powiem. Wasilej Last Will, tak? Jego ostatnia wola, tak? Dobrze? Tak, tak. Jego Wasileja. W każdym razie. Dla mnie to będzie Wasyl. Don Wasyl. No dobra, Don Wasyl to będzie, słuchajcie. I słuchajcie, Lara dostaje zaproszenie do Jerozolimy, wyruszamy, na pogrzeb swojego niedawno zmarłego kolegi, właśnie tego Arona Wasileja. To są święta czy Chanuka? Nie. No i ten w ogóle, ten jej przyjaciel, szukał kiedyś legendarnego za życia łuku przymierza. Po pogrzebie Lara poszukuje notatek tego Wasileja. Co jest z wami? No i kontynuuje poszukiwania tego łuku. No. Ocena 9.2, także nie jest źle. Autorem jest Klaras. SpongeBob. Ale ta Klara Spencz, to nie wiem, czy czasem Akasza nie wspominała historię. Nie wiem, czy SpongeBob, ale Klara, kocham Klarę. Klara zrobiła Dracula's Return razem z Maszą. Klara zrobiła Ice Age, Underworld. Same takie zajebiste customiki, także... Ciśniemy, słuchajcie. Ciśniemy to. New game. Let's go. Ja sobie muszę podgłośnić muzykę, bo nie wiem, czy będzie jakaś cutscenka, czy coś. Muzyczka z Angel of Darkness. Kocham tą muzykę. Flagi tam... Izraela. No, Izraela. Jeszcze nie mam żadnych. Nie? A taka malutka, takie coś tam było po boku. Widziałem. A gdzie Judę? O, jest. O, są Judę. No, są. Nie, no, tak nawet świątecznie tu widzę. Tu jakiś jarmark. Merry Christmas. O. Tylko, że taki... Gwiazdki mam identyczne tutaj... do mnie, jak się na osiedle jedzie. Taki pogrzeb ze świętami to trochę niefajne połączenie. Tam no, tak średnio. To było chyba podwójne DD. Nie muszę, żebyśmy jeździć samochodem. Zresztą nie ma gdzie. Ona jest ubrana jak w Shattered Ties. No jest od razu podgłośnie. Żebyście słyszeli. Chociaż muzycka. Muzycka jest okej. Okay. Coś na ziemi leży. Co to jest? Coś tu na ziemi, no. Zaproszenie. Zaproszenie na... Na pogrzeb. Aaron Vassel, take a place. Może to nam, słuchajcie, będzie potrzebne. 22 December. No to wejściówka jest. To jest wrzesień, nie? To jest wrzesień? Wejściówka na pogrzeb. Dostaniemy opaskę. Słuchajcie, ale tą datę można trzeba by było wyjść i śmieć. Może ta data będzie jakimś kodem. Jakiś VIP. Kluczy nie mamy, więc widzę, że tutaj autkiem... I broni też nie mamy. Aha, no właśnie, coś mamy? Nic nie mamy. Nic nie mamy.
no rzeczywiście nic nie mamy. No to, no to co? Robimy jakiś taki obchód. Rekonesans. Rekonesans. Tak, ja idę w te łuki. Ja idę tu jakieś między autkami tu. A to jest dźwignia. A właśnie mam to, jestem w tym samym miejscu. Dźwignię, Jezus, gdzie znowu? No w ten łuk wziąłem. W te łuki takie trzy. No. To się open. A jest kata, dobra. Kata na górze. No dobra, ale to tutaj trzeba, słuchajcie, się na razie pochodzić, bo... O, flaren, to zabieram. Dźwignia, coś słyszałem. No a klapa tu się otworzyła. Dobra, dobra, dobra. Pranie. Chcę się najpierw rozejrzeć, bo to jest tak wielki obszar. Flary. A właśnie, a ile kleszczy, kurwa? Ile kleszczy! Ale dobre, ej! Ile kleszczy? Ile kleszczy? Oby zero. O ja pierdolę. O Boże, ale mi ciupie normalnie, dajcie spokój, kleszcz. Jeżeli mówisz o sekretach, to jeden. Jeden. Tam jest klucz za tym. Klucz, ale klucz, to są drzwi, dobra. Takie, i ona mówi no. No to niech spada. Ona mówi no, znaczy się może jakiś łom albo co? Czy można te grabie zabrać? No tak, bo w tych świątecznych się nie strzela, ale są takie rozwiązania. Tak, także gdzie trzeba mieliście tu... jakieś flary? Bo ja nie wiem. Jak... No tam na górze, górze, tam na górze od razu. A to wy poszliście na górę? No, no wyszliśmy, bo tam tylko były flary. No właśnie ja tych flar nie widzę. Jak się wejdzie, to od razu. Oh, with the run, ja jestem w sklepiku świątecznym. To my nie idziemy tam w głąb dalej tego miasta, tylko tam mam iść za te łuki, tak? Jezus, ja nie... Tak. No znaczy... ja poszedłem teraz, tu jest jakaś skrzynka, może ją można otworzyć. Generalnie biegam tutaj dookoła, nie wiem, gdzie wyście poszli. I ja jestem przy... Co to jest? Jestem przy dźwigni, gdzie była. To jest ściana płaczu. No jest prawda? Bankomat? Nie. Bankomat jest? Tam jest bankomat? To bałwanek, ale bez głowy. To czek. To jest jakiś... Ej, tu mam przez ten most iść na górę. Gdzie wy jesteście? Słuchajcie, no, nie rozdzielajmy się. Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Nie mam pojęcia, koło bałwanka byłem. Koło bałwanka, no bałwanek. Słuchaj, jak przejdziesz przez te łuki, gdzie jesteś? Właśnie przez te łuki. No, przeszłam, to co? Tak. Poszłam na górę i tam nic nie ma. Na górę? Powiedzieliście, że poszliście na górę. No, no, bo na górę nie ma. No to schodzimy na dół. I teraz jak idziesz wzdłuż cały czas tych łuków, no to tutaj na prawo wychodzisz i zobacz, jest bałwanek od razu. Okay. Czyli masz w tej bałwanka? Części jesteście. No w tej jesteśmy. Dobrze. Masz bałwanka? Tam na górze nic nie ma. A nie można zabrać nic? Bo wczoraj lepiłam na przykład tego, Olafa w kastowym świątecznym. O. No. Wiecie, że nigdy nie oglądałem Krainy Lodu? Oglądaliście dwójkę? Nie, nawet jedynki nie widziałem. Jedynkę, tak, oglądałem. A w ogóle jest Kraina Lodu 2? Nie będzie. Jest, bo reklama, nie byli wczoraj właśnie. Chodzę tu na górę, tu zamknięte. A ja dalej nie widziałam tych flar, ale to szczegół. Ja tu zamknięte. Ja poszedłem teraz w drugą stronę, to są jakieś schody. Naprawdę tutaj, nie wiem, gdzie są jakieś flary. Tu taka drewniana rampa, jest jakby autem trzeba było jeździć. Nie wiem, takie wrażenie. A Frodo, jak już mnie tak nakierowałeś do bałwanka, to gdzie były te flary? No właśnie tam na górze, tam wlazłaś na górę przecież. No ale tam nie ma nic. No była. Może się zabrałaś, zobacz. Tam takie szmaty wisiały, nie? No, no. Nie, tam nie było żadnych szmat u góry. To nie wiem, gdzie ty wlazłaś. Klapa właśnie, no. Wlazłaś przez klapę? Nie. Po... dźwignia otwierała klapę. A to ja nie wiem jaką, gdzie jest w ogóle jakaś klapa. Daj zaraz klapa była zaraz obok właśnie dźwigni. No. Taki nasyp jest ziemi. Nie no. Wiem, gramy w ogóle w tym samym custom w ogóle. No, widzę, teraz Don Wasyl, no, Don Wasyl. Teraz widzę, no. No. Szukaj kleszcza, szukaj. Ten kleszcz ci się udał. Skąd to w ogóle? Nie wiem, sięgam, nie wiem czemu kleszcz. Zresztą bym się śmiał, jakby sekretem był kleszcz jakiś owak. Czy będzie jakaś gwiazdka, czy inna choinka. Nie ma okresu na kleszcze. Co, tornado przyniósł coś? Jakiegoś no nie, kleszcze? Nie, nie, no to dumałaś nie coś? To dumałaś? Nie, to nie jest ten okres teraz na kleszcze. Ty, palec, kurze, palec. No właśnie, palcom. Tu nic nie ma nigdzie, to są kraty zamknięte. Tu nic nigdzie nie ma, o co tu w ogóle kaman? Dobra, to może w drugą stronę idźmy. O, tu jest kolejna klapa, ale ona jest zamknięta, nie? Znaczy closet, taka drewniana. Klozet. No. Idę drugą, tam gdzie ten koleś szedł. O właśnie. Tu jest flaga, widzę.
Chodźmy na ten pogrzeb w ogóle. Gdzie ten pogrzeb był? To gdzieś tutaj, o. Daj spokój, po co? Bo nie żyje, zostaw go w spokoju. Zesztywniał, no. Zimna. Tu gdzieś, no ale to byliście, gdzie te stoliczki to byliście, tak? A to... Ej, to jest ścienna... ta... Ścienna? Ścienna... Jezu, dźwignia. Ale w tym, w tej części? Tu gdzie ta krata jest, gdzie on przechodził. O. Jezu, ja nie wiem, gdzie to przechodził. Siu. Ja jestem na górze. Aha, dobra, jest. Mam to. No to poczekamy, gdzie jesteś. A to jest, jestem tu, gdzie ten klucz jest do włożenia. To tu no i nie obok ma. Jest ten łuk i tutaj jest krata z taką girlandą. No. I tutaj tak przy ale... tej futrynie jakby jest właśnie dźwignia na ścianę. Skitrana w każdym razie, no, powiem szczerze. No, przechodziłem, to tu... Dobra. No nie, to chyba widać. Jesteśmy w innym miejscu, bo ja takiego nie mam. Co, co? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty chodzisz? Nie, ja dzisiaj po prostu... Co widzisz? Nie nagrywajmy tego dzisiaj. Święta są. Jestem tu u góry, weszłam, jest złoty klucz do włożenia. Nie, jest to zadaszone, ja... są drzwiczki i pranie wisi ze stanikiem nie. DD. Tam gdzie... To musisz zejść. Tam gdzie te stragany, wiesz gdzie były te stragany? Po drugiej stronie, jak zaczynaliśmy. No to, czyli autko. Nie w tej części jesteście, w innej jesteście części. To dobrze też, że tam znalazłaś coś. Tam też trzeba klucz, tak? Tak. Jezu, to już dwa klucze trzeba. Dobra. To ja sobie zerknę tutaj. Słuchajcie, wróć tam na początek. Generalnie najpierw mówicie, idziemy w tej części, rozglądamy się, no to całą część rozglądamy się, a nie tylko połowicznie, a wy już idziecie do następnej części. Wiedziała, no co tak, wiedziała. No, zaraz zaśpiewam tak. Piosenkę. A tak w ogóle to powinieneś w tym roku jakąś piosenkę też wymyśleć, bo ja już zaliczyłam w zeszłym roku piosenkę z panem Stolcem. O, właśnie, pani no Janie. Właśnie. Było. No właśnie. Dobra, coś... jestem tu, gdzie są Mikołaje. Tak, idź na lewo. I tutaj właśnie jest ten łuk. I zobacz, skitrana jest tutaj. Okay. No i tu też jest klucz, widzę. No. No to co? Nie jest. No. Szmela Judę. Cutscenkę, czekajcie. Mm-hmm. Ale idziemy przez tą bramę? Tak, bo i będzie cutscenka. Ile ludziów? No ale smutno, miało być świątecznie. No nie. To mogli chociaż te... Grobowa. Tak Mikołaja ubrać. Chyba po hebrajsku gadał. To mi się wydaje, aby tu Natla stoi. No, w rogu. I Lara nawet. I Sofia. Może z nim nie. Pogadać? Nie. Nie, ale jest na tle. Z jedynki. Jezu, tato się wszędzie... Nie wyczymie. Chociażby jej strój zmienił, nie? No. Jaki tutaj bodyguard w ogóle stoi. Nie widzę właśnie. Te nagrobki, słuchajcie, klikajcie, albo coś. A możemy tu wskoczyć do tego grobu? No. Pożegnać się tak blisko. Ze zmarłym. Wiecie co, nagrobki trzeba też wyczaić coś. A nie można z nikim pogadać? No może właśnie. Ktoś coś chce? W ogóle tu jest tony z trójki. Nie chciałam. O, tutaj są groby, groby. Wszędzie groby. Wszędzie drzwi takie na ścianie. Co to ty lubisz? Co? Ja lubię groby? No, tak jak się świecą ładnie. Serio? A, no, na wszystkich świętych? No. Jezus. Łopatę można zabrać, o. Lol. No, łopat. No widzicie, to są te customy. Właśnie no, głupie rozwiązania. I co z nią? Komuś przywalić? I trzeba chyba wykupować, dawać jeszcze większy dół. Kopiemy dalej dół? Kopiemy to? Ja tam do tego grobu wpadłem. No Jezu. Ej, no. To może do grobu. O co chodzi? No dawać, what the no. Fuck? Jezus. Na pewno świąteczny. To by było creepy. No, mam! To by było creepy, powiem wam szczerze. Wykopałem coś. Co wykopałeś? Gdzie? Tą kubkę taką nad grobem, małą. No ale ja próbowałam, ale to w sensie... O tak, ale nie, no, ale nie CTRL-em, tylko... Kontrolem, no. Kontrolem. Kontrolem? No to... Czekaj, jaki... bo kascenka jest. Jezu, to przyszedł. A ona ziemię, tam sypnęła. Ej, on przyszedł, można z nim pogadać. Gdzie on jest? Wesley, pamiętasz... o, powiedział jak się nazywa, Wesley. Snipes. Pamiętasz DSO z Drakuli, takiego też takiego był, i ten ojciec był Drakulą i on miał syna. I on też miał taki szaliczek. Pamiętasz? To jest Jean-Claude. Ale on widziałam, o tak, ale czekaj, on był też w tym... Czekaj. A,
Good day, Miss Croft. My name is Robin Goldberg. Aaron Wesley was my uncle. He was, as I'm sure you know, an archaeologist. In the past years, he was totally engrossed in finding the legendary lost Ark of the Covenant, which, in Moses' day, held the stone tablets with the Ten Commandments. Yes, I know the Ark was kept in the Holiest of Holies in the first Jewish temple, which was built by Solomon. But I thought it had been destroyed by the Babylonians together with the temple. There are different theories about that. My uncle was convinced that it still exists and he could possess it. Why was he so sure? I'm not sure, but shortly before his death, he suddenly became totally euphoric. He said he now definitely knew where he could find the Ark, even if it no longer existed today. I haven't got a clue what he meant by that. Dawaj to. But I'm sure he would have wanted me to tell you about it. Mm-hmm. Maybe you can continue his work. Jak mu zabrać? Your trust honors me. I have always admired your uncle, and I'm convinced that he was telling the truth. But the question is, where do I begin? Take a look at my uncle's apartment first. It's near the Wailing Wall. Here's the key. Thank you. You'll hear from me. Taka historia. Okej, okay, czyli musimy iść do apartamentu. Ona się w nim kochała. To się otworzyło, to jest jakiś grobowiec, a to trzeba posadzić. On stamtąd wyszedł. A propos w ogóle tego, co powiedziałeś na temat tej postaci. Ale ja go bardzo nie lubię, bo on był dla nas chamski, nie pamiętasz? Z tą blondyną, co żeśmy grali? Było, tak, tak, tak. Taki cham. No trochę. No to... Nie pamiętam. Nie, dobry. Nie dostanie, dostanie rózgę. Dlaczego jest ten apartament? A w tej krypcie coś jest? Wiecie co, nie wiem, takie coś jakby coś wtrynić. A jeszcze tu idę za te groby. No dobra, no to poszukujemy dalej tego wszystkiego, co tamten zaczął, tak? No dobra, no to gdzie idzie? Musimy iść do jego domu, to tam no tak, może, gdzie ty byłaś. Ale on powiedział, że gdzieś... Chyba tak, bo to tak wyglądało, powiem wam. Cyckonosze. Aha. A to trzeba wyjść stąd, z tego jarmarku? No jakby po drugiej stronie to było. To ja tam nie byłem jeszcze. No byłeś tam, no byłeś, przecież tam nie kazaliście iść. Nie byłem. Nie byłeś po tamtej stronie, ale nie byłem, ale nie, gdzie ty mówisz, aha, mówisz, tu klucz trzeba włożyć, ja nie wiem, no tu nie byłem, z tej strony, wchodzi się na górę, tak? Tak, tak. A to nie byłem tam. No i mamy chałupę, i znowu jest ta skrzynka, której otworzyć nie idzie. Aha, a tutaj? Za tymi, a nie, tu zamknięte. A te zielone drzwi, się otwierają. W środku, koło tych... Ja tam jeszcze nie wiem, gdzie to jest. A, dochodź. A tu, dobra, mam. Banki, ja nie mam czym ich rozwalić. Co wy tu macie w tym... Aha, dobra. No jest ta skrzynia. Jakbyśmy zdobyli broń, czy można tę skrzynię rozwalać? Trzeba było o tym pamiętać ewentualnie. No. Ej, tu jest jakiś krzyżodziura. Mm. O, coś masz i mówisz. Co, broń dostaliśmy. Tak? No tak? Dobrze. No ja tu jestem w jakiejś łazience, tak? W łazience. A, no? To ja nie. Aha, w łazience trzeba mieć klucz. A to można otworzyć? Nie. A wziąłeś sobie broń? Nie. A to jest do dupy, bo to jest rewolwer. No, to koło tych drzwi jest... właśnie. Dają? Da się rozwalać te skrzynki. A, i coś tam jest ciekawego? No, jakieś coś tam jest. To czekajcie. Mogę to rozwalić. Chyba. Co to a 6 naboi to... No aha, tak, ale co to jest? Czekajcie. Ała! To jest cigar box. Zapal se. Tylko z cygarami, więc... Dobra. Lara, dopnij se lolka. Ale jeszcze była jakaś skrzynka tam na dole, nie? Pamiętacie? Tak. No, była. Tutaj wszystko czy klikacie. Można może tam będzie klucz. Ja tu wszystko klikam. Tu są jakby takie... A ja wszystko strzelam. A no też dobry pomysł, no. Tylko, że 5 naboi zostało. Tutaj nie ma nic za tą kurtyną. No właśnie też nie. Się rozglądam za nią. Ale nie, chyba to tu jest. A tu na szafce coś jest. Tu jest coś na szafce, no. Z tej strony jest na szafce coś. A nie na szafce! Ona kibel przeszukała! Kibel? O Boże, fuj! Ej, jest klucz!
Ale pamiętasz, Frodo, my żeśmy w Dracula's Return pływali za sekretem, bo przecież po ściekach przez kibel. Tak, tak. O Jezus. Taki papier toaletowy tam gdzieś po drodze. Co to jest? Ale to nie chyba ci autorzy się tak lubują w tych gównach, ale to jest pod nas, pod nas. Jakaś książka. No. Książka. Kama Sutra. Dobra, Chronicles. O nie. No. A, czyli to jest ta historia. Proszę tłumaczyć. Mhm, tak. Tak, no. Tak, także tutaj na niemiecki ładnie tłumaczmy. No, na niemiecki od razu. Entschuldigung. Dobra, Jude. Także tak. Hilfe. Hände hoch. Fantastische Schlong. Bo ja tu nic więcej nie widzę. Ja, naturlisch. Co, naturlisch. Ale cyckonosz tutaj wisi, ja pierdzielę. Ja. No mówiłam, że DD podwójne. DD. No dobra, co tą książką mam zrobić, chcę ją dupę wsadzić? Słuchajcie, tutaj chciałem wyskoczyć, a się nie no da. No można, wyskoczyć. Ale ja jeszcze się chcę wrócić do tej skrzynki tu na dole. No właśnie. Gdzie macie skrzynkę na dole? A byłeś tam. Była. Dobra. Kto po wsi chodzi? Swoje Hilfe szkodzi. Wie, kucharek 6. Tam Judę. Tak. Dobra, no to mówicie tu, tak? Nie, to klękaj. Przez... Naboje są. Naboje, aha. Dobrze. Aha. No to teraz możemy strzelać, no to słuchajcie... To strzelajmy! Może no dobra, to słuchajcie, czy wyskakujemy teraz z tamtego balkonu, idziemy tam, żeby wyskoczyć na drugą stronę? No dobra. Czy co nie da się, próbowałem, Naprawdę? Jak to? Co wy kłamstwo. Myślicie, że co? Da się? Nie wiem, nie doszedłem jeszcze. Nie da się. Nie da się, nie? No. A tutaj są takie... Tu są takie drzwi. Tu. Może tu. Trzeba tych ludzi zastrzelić na tym na pogrzebie. Można. Można. No można dobra, spróbować. Ale czy wy byliście od tego jarmarku tam na prawo? Bo nie, na lewo nie, poszliśmy idziemy. Na pogrzeb. Nie, no to idziemy tam. No to chodźmy. No bo tu jakby na razie nie widzę nic, co by mogli zrobić. No nie, same mafijne limuzyny. No. Dziwny ten wujek, nie? Tylko wiecie co tutaj. Ej, po to drodze jest szyba. Szyba, no taka po drodze tu. Może właśnie, może można ją rozwalić. Szut. No. Oj kurde, zaciąłem. Tak, da się. Da się, no tak. No to siup. O, oh, a visitor. You could have run. Jezak mnie wystraszył. It's getting cold in here now. However, if you've got a present for me, I'll forget about the broken window. Aha, czy mamy jakiś prezent dla niego? A ty od cygary? A może Mikołaja podnieść? Można. Mogę dla niego wziąć tych cygar. Można Mikołaja podnieść koło prezentów, no. A co to koło prezentów Mikołaj. A choinka coś? A jest, dobra. A, on chyba jest jako apteczka. Kto? Ten Mikołaj. Aha. Nie a te książki tu? Prezentu. A te cygara? No właśnie. No właśnie nie da się. Chyba, że takiej z dziwnej strony. Mhm. No. Od tyłu? Od tyłu mu te cygara. Od tyłu, nie mu cygara. Jezu. Przypomniało mi się takie zdjęcie, kiedyś było właśnie, dupa miała fajkę. Stare, stare zdjęcie, kojarzycie to? I co, miała cygara w tym? No. Ja tu poszedłem, gdzie są te jarmarki. No, właśnie idę też. To i baba. Może z nią się... Można z wozem, konią lży. Tu jest dużo w ogóle ludzi na tym bazarze. Baba z wozu, konią lży. Tom? O, coś fisikę, szekle chce ode mnie. Jest of course. Papier dała. I'd like a pretty sheet of wrapping paper. Papier. A to papier. Yes, kombinę z rewolwerem? Kombinę z cygarami. Słuchajcie, kupcie od niej. Patrzcie, my chcemy papier, ale nie mamy kasy. Ale dała nam. Nie, dała nam, bierz. Ale ona nie chce mi tego wziąć. Jak to? Od której strony to wzięliście, żeby nie było? No tak od przodu. Z tyłu. Od przodu. Tak? Od tyłu. Nie, ja to tyłu dzisiaj coś. W ogóle tutaj jest... Tak robisz od tyłu. Mikołaj, jak będziecie tutaj w tym, gdzie te stragany, to Mikołaj jest tam z tyłu. Jak mu dać? Nie mogę mu dać. Tutaj taki jakiś... Jak no? No. No prezent. A no. Chcesz dać prezent? No to... A tam... Dobra, a tu można przejść tą tą? No, przecież chciałeś prezent. Tutaj... Wiecie co, na tym straganie jest beczka, można ją rozbić i tam są kolejne naboje, jakbyście chcieli. Co za dziad się upadł, nie chcę prezentu. Ja nic nie usłyszałam, co ten chłop mówił, że o jakimś... Który? Który chłop? No z każdym gadajcie przy straganach, za każdym ma coś do powiedzenia ciekawego.
Aha. Nieco, oddajcie kamienicę. Ona chce się dostać do kościoła. Do kościoła. Ale w tej chwili nie ma księdza, jest na no wakacjach. I sprzątacz. Kto odprawiał? Sprzątacz ma klucz. Można poprosić o nie. Ale gdzie jakiś sprzątacz był? Daliście mu prezent? Nie. Weź po kolei. On nie chce wziąć ode mnie. Ale jaki mało mamy tu? No ej, gościu, bierz. Ten co myśmy. Chcesz cygara? Za dupni lolka, no. No to idę do niego. No, a nie chcę. Może najpierw powinien sobie umyć loka. Loka. A może pod choinkę mu dać. Kuźwa, nie chcę, gościu. Ej, może stać. A, no, działa. Na prezenty. Na prezenty? Pod choinkę chciałem. O, coś mówi. Thanks a lot. That's very nice of you. No problem. Sorry about the window. Don't worry. You're the new waitress my wife has employed, aren't you? Well, oh. As a matter of fact... Come, don't be so shy, young lady. Here's the key for the bar. You can start to tidy up over there before the customers arrive. Dał nam klucze do baru, tak? Tak, papki, no. A to nie będą idziemy wypić zdrowie zmarłego. Czy to nie są te drzwi, które były zaraz od, jak wychodziliśmy tutaj z pogrzebu? No, ale tutaj coś nie, jest. Nie, dobra. Jak wchodzicie w stragany, to po prawej. Aha, okay. Krata, no bo tam jak... też widziałam. Tak, tak, tak. Open. Dobra, a macie. Który ty tutaj rozwaliłeś? Aha, tombę. Od razu jak się wchodzi, to tak. Dobra, mam. No klęknij. A tam są takie z tyłu jeszcze za nim, to też... No to tamtych się nie da. Próbowałam. Idziemy się narąbać. Bierzemy najpierw lolka, teraz alko. Tu jest jakaś dźwignia, ale ja bym chciał najpierw tu zobaczyć, czy... No to ja ciągnę. Ojej, nie mogę tu przejść. O, dźwignia, ja ciągnę. Jaki klimacik. Muzyczka się włączyła. Co tu jest? Poproszę Mojito. Dźwignia na ścianie. To naprawdę lubię. Myślałam, że kiedyś mi nie będzie smakował, ale... No, to jest jakaś zamrażarka, można ją posunąć. I dźwignia naścienna. Gdzie? Nad zamrażarką, tak. Aha, co ty mówisz, to można przesunąć, słuchajcie. Aha, to trzeba przesunąć, bo tam klapa po drugiej stronie macie. No. Co robiła dźwignia, że tak spytam? Chyba nie zrobiłem jeszcze tego. Ja też nie. Może klapa otworzy. Jakąś klapę słyszałam. Ale nie, ta dźwignia taka przed wejściem tam. Muzykę włączyła. No to muzykę włączała. O, łom tu jest! A to ja nie chcę muzyki. A łom jest, dobra. To no, może... Frodo zarabia miliony monet, słuchajcie, nie chcę mieć praw autorskich. No. A nawet nie znam tej piosenki. Nie, dobry pomysł, nie włączam tego. Ej, oni przeklinają tej piosence. Bo to tym bardziej nie chcę. To ma być świąteczne. O, zaczyna się rokowo. No, fajnie. Żałuj Frodo. No, ale jesteś na dachu. O Allahu, dajcie mi nowiny gwiazdy. Nie ma nic. O, tam coś. Tam gdzie choinka trzeba chyba iść. Tam coś więcej podać. A czy my nie jesteśmy teraz po tej drugiej stronie, gdzie chciałeś wyskoczyć? Nie wiem, jak są tu jakieś na jakimś murku. Może tu można wejść jeszcze. Jezus. Dobra. Jesus. Czy już zaskoczyliście stąd? Dildo! Nie, łażę po dachu. Jakie ja dildo? Dildo znalazłem. Jak stoisz na dachu, musisz widzieć choinkę taką. Dobra. Tam jest obok podest. Taki dziwny. Jest. No, jest taki kołek. Kołek na wampir. Gdzie mam sobie go wsadzić? Jak on się nazywa w ogóle? Golden Rod. No i? A wskoczyliście tutaj, tu właśnie, gdzie jest takie brązowe coś? Spadłem. No, ja też spadłem. Ej, mamy łom, co łomem zrobić? Tamte drzwi może? Tamte drzwi, tam gdzie były flary, pamiętacie? No dobra, ale po coś my tutaj zostaliśmy. Matko, tu są ludzie. Gdzie? O, w tym barze. Może trzeba pogadać. Chcecie pomóc cutscenkę, no kurde. Mhm.
To dildo pewnie trzeba będzie tam włożyć. Wiecie gdzie? Tam przy cmentarzu. Gdzie wy macie jakieś kacanki? Do paru się cofnij. Mhm. A po co? Tam ludzie są. No i gadasz z nimi. Dobrze. Ale nic nie wiem. Ja właściwie gadam z plecami, bo tak stoję. Ale to z dachu braliście, wzięliśmy tylko dildo, nie? Tak, tylko ten złoty posąg. No. Mhm. I saw you at the funeral. Co? Go ahead. How close? Zapewniający dywanę to chyba karpet. I mean, do you know what he was working on before his death? Not exactly. But he asked me a strange question. You see, I'm a tailor. Ona mi teraz nie działa ta muzyka. Na tle? Co ci powiedziałeś? Z Larą też można. Fajnie. Significance of the color of the thread. I was intrigued because he seemed to be taking it all seriously, even though it's only a legend. And what did you answer? Well, according to the legend, the color of the carpet told you how far you could fly with it. Później jeszcze z nią musisz pogadać. Tak, ale jakąś złotą czaszkę daje czas. Peter. Mamy ją chyba oddać. Który to jest Peter? A, weźcie jeszcze tamty, pogadajcie z tamtym. Jest wszystkim przyjaciół. Z tą szansą nie da. Yes, a to baba za lada. Expedient? Here you are. Taka ziumia. He said you will need it in order to do business with Pete. Who is Pete? Pete's a real sly fox. He always hangs around waiting for trying to sell fake relics to tourists. But he obviously owes something my father desperately wanted. Okay, thanks a lot. Dobra, to idziemy łomać. Ja dopiero z dwoma osobami to czaszkę mi dała. No i dobra, i to będzie na tyle. To tyle? Mm. A ze sprzedawcą? Jest... Czy ze sprzedawcą? Nie. Focha mają. To... A ta sprzedawczyni to wygląda jak podobnie jak ta blondyna, którą graliśmy, nie? Pamiętasz? Nie pamiętam. No Boże, buty, nie pamiętasz? A buty, no to też taki jakiś to był świąteczny, tak? No to właśnie tam, właśnie ten z szalikiem mnie tak wpięknił. Aha, to ten był z szalikiem. Myślałem, że ten syn Drakuli też był taki. No to była ta jedna i ta sama postać. Dobra, to idziemy to wtrynić, to złote? Nie, ja idę otwierać drzwi. Ja łomem, no otworzyłem. Drzwi i tu wziąłem klucz. Jakie? Ej, tam jest facet. Gdzie są drzwi na łom? No, tam gdzie flary były, co tak szukałaś tego, ta klapa tam, ta pierwsza na początku, ta dźwignia taka. Pierwsza dźwignia w tym customie. Ej, Frodo, jak wejdziesz do góry, to po prawej tam facet stoi, może trzeba do niego iść też. Facet stoi po prawej. Czekaj, biorę kluczyk. Ale co, mam tu stąd wyjść? Nie wiem, czy się da zaskoczyć. Ona się nie zabije stąd? A tam jest koleś jeszcze, tam gdzie była skrzynka. O, da się wyjść. O, no, trochę użycia poszło, ale to nic. Dobra, to idę po niego. Może jemu trzeba ten złotą... O, kastenkę. Tylko nie wiem, o którym mówisz. Desała, jak tam? Bierzesz klucz? Tak. No, jak wziąłeś klucz, to zeskocz po prawej. Tam, gdzie była prawej, jak stoję, do bramy. No chyba skrzynka, no. Jak wzięłaś klucz, to po prawą. No jest koleś, no, rzeczywiście. A ta skrzynka znowu stoi, ja ją zestrzeliłam. A, mam kastenkę. Gdzie macie jakiegoś kolesia? Tam, gdzie skrzynka była, tak w głąb. Okej. Okay. Aha, pogadałaś. No jest. Mam ci coś dać? Tak, jemu trzeba dać tą złotą... Hey, young lady. You interested in antique treasures? I think I've got something for you. I've dug it all out myself. I'm only interested in one thing. Dał. Magic thread. The lady knows what she wants. Nic nie chce sprzedać, you don't work for Wesley, do you? To wtedy I really do possess the thread. But it's not for sale. I'm sorry. To sekret jest. I've got something that will change your mind. No. A tylko jeden jest w tym customie. I don't believe it. The same ja myślałem, że jakiś postęp a tutaj. So old Wesley had it after all. Now there's only one more missing. Here's the thread.
You can travel back at least 2,000 years into the past with that, but I'm warning you, wow, it's worthless. Ale przyjemny sekret, taki inny. You might be right about that. Co to jest? No, bardzo fajna. Magical thread. Jakaś zabawka. The magic thread is what it is. No to wiecie co, to ma... Mamy kluczyk, nie? No, co to za klucz? No ja bym tutaj gdzie ten cmentarz może. Do czurcza. No ale co, nie idziemy z tym złotem? Aha. To no dobra, ale no można. Czy, ale albo co jest tutaj, pierwsze po drodze? Po drodze jest ten klucz. Kościół. Ja, chyba, że to nie to. Kościół jest? Tak. No. Czyli po drodze na cmentarz. No. Czyli najpierw do kościoła. Dobrze. Tak, do kościółka. No do kościółka. No bo tam jest tylko w sumie ta krypta, a tylko czekaj, czy coś jest w krypcie, czy to będzie jakieś przejście do krypty. Modlmy się! Kurde, jaka to... muzyka! Mm-hmm. Aż zachciałam się klęknąć. Podoba mi się ten custom, muszę wam powiedzieć. O Jezus Maria. Wyjdź. Coś tu jest? Mam krzyż zabrać? Nie. Tutaj gdzie ta choinka? O właśnie, może coś tam jest. Tu na górę. Tymi... Czekajcie, na górę można wejść, tak? Czy nie? Po schodkach, czy co? Nie, nie, takie jest... Nie, chyba nie da się. Taka platforma jakby. Nie można tam doskoczyć z tych schodów? A, widzę. Nie no, musi być chyba. No, można. Jaka muzyka. Małe pomieszczenia i strasznie mi się blokuje tutaj ta lara. Przez te ławki, nie? No. Tu za kościół jest chyba jakiś... Co to jest? Po co mi to wejście do tego kościołu, jak tu... Do góry. Dobra, no widzę. Jak tu? A tu dzwonnica jest. To jest, słuchajcie, jakiś... Nie, spadła. Wieża. Czy to jest zapadające się? Nie, nie. Nie, nie, nie. Ojeju, nie widzę siebie. Mikołaj! Jak się szczęśliwy. Mikołaj święty. Kurde, nie mogę tam skoczyć. Przynieś nam prezent. Ale ładnie dzwon bije. Jemu? No kurde, no skocz nie tam wiem. Darmo. Wiecie, że ja do dnia dzisiejszego zawsze mnie tata tak wkręcał. Zawsze na Wigilii było tak. Bo u mnie na przykład na Wigilii się mówiło nie, że dzieciątko przyniesie z prezent, tylko Mikołaj też. I zawsze mnie wkręcał, zawsze kazał mi między jednym posiłkiem a drugim z bratem iść do pokoju, nie wychodzić, bo otwierają balkon, bo uciekają tam różne rzeczy z balkonu. No i zawsze tym dzwonkiem najbardziej mówię. Słuchajcie, tak jest do dnia dzisiejszego. Zawsze jak tam chodzimy na Wigilię, ten dzwoneczek nie jest nieustannie, to nie brzmi Mikołaj przyszedł. To fajnie. Tradycja taka. Gdzie ten dzwon? A, tu. No i dobra, pociągnęłam i schodzę. Ja poszedłem do Mikołaja. Mikołaj dał nam gwiazdkę żydowską. To Żyd. Zapożyczył nam. Czekaj, no i on można kombajn. To jest clown z DBD. Kombajn. A ja się zabiłem. A, to wiecie co? Dobrze, że poszliśmy najpierw tutaj. Bo to nie jest, to była jedna część. No pewnie trzeba było to połączyć, przypuszczam. Ale bije dzwon. No dobra, to co, idziemy teraz w końcu z tym. Nie ma tu ludzi, tu już zasypane. Co nas zabrała? Zasypali go. Wasileja. A, gdzie to było? Tu było, nie, gdzie to było? Nie mamy jeszcze łopaty, nie, bo jak nie ma ludzi, to można by było... Rozkopać. Hiena cmentralna, chciałem powiedzieć. Bo może wiecie, jak patrzeli, to nie można było. Jak prawdziwy Judę, słuchaj. Może zakopali w jakimś tym. Może jakieś biżuterii. Tak, jakieś złoto. Dobra, wsadzę. Shining Star. No i tutaj... No to jednak zejście jest. No. Tak, jest krypta. To idziemy. No jest krypta, no jest. Powiem wam, że nie mogę się przyzwyczaić do nowej klawiatury i tak to lamię, że... O, już tam się nie chwal tą nową klawiaturą. No nie? Została mnie na święta. Tak. Ja się tłumaczę, a nie chwalę. I co tu? Mam otworzyć ten grób? Patrzeć. A to da się, można w to strzelić? Co to jest? To jest jakaś wnęka? Można się tu kraul? Aha, zapalcie sobie flarę, to będziecie wiedzieć. Już też widzę. Posuwanko. Świąteczne. Aha. Spoko. Ale do siebie co robimy? Tak, do siebie. Do przodu. Tak. Do przodu. Dobrze. Hop, aha, hop. No tak, bo nie ma innej opcji. Hype, high, aż. Tak. Dobra. To cię dziś. Co tu jest? Grobowce.
To jakiś kod trzeba. Skąd no to mówiłam wam, kod? Może właśnie serio? Tą datę, która jest na tym zaproszeniu na pogrzeb. 22 września? Nie, wysoko. Dobra, 2-2-12? December to jest... Not correct. December to jest, grudzień? No. Ja się nie znają, nie znam się. Co to jest Magic Trick? Z książki. A ta książka? No to są cyfry, no. 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Co no? Correct. No, to jest to. Źle zrobiłem. Wow. A gdzie mówiliście tutaj jakieś cyfry? 7 w książce. W książce tej z kibla. Co mam teraz zrobić? Aha, bo ja źle zrobiłem, Boże. Koniec! 6. Serio? No chyba żartujecie. Naprawdę? Murzyn! No tak, o kostkę pikał. Zip to chyba, co? Klaszczemy! Dopiero teraz zajrzymy, o co wam chodzi. Ja też. Spóźniony zapłon. A to jest... Klaszczemy, że skończyliśmy. Wesley has really found the loom with which he can weave a flying carpet in order to travel into the past. That means he wanted to pick up the ma się za dupę, ale spina znaczy drapie się po dupie. Pewnie ją swędzi Robert po tyle potrawa świąteczny. To ja też bym je spędził. Ale jest ten nasz sekret, gdzie na kanapie? Widziałam. No. Yes. A to się tylko ciekawe, czy on by był, na przykład jakbyśmy go zdobyli, to byłby? Jakbyśmy go nie zdobyli? Jakbyśmy go nie zdobyli, no. Nie. Znowu śpiewają fucking. It's a fucking special. Ja mam cię. Ja tak słyszę. Fajna kolenda. Kościele ją coś. Rzeczywiście, fucking special, no? Rzeczywiście, fucking special Christmas. Mamo? Patrząc na to, co Lara robi z tą ręką. Ona tak, patrz jak se jedzie tam. Ej, zostawcie. Taki pedal. Nie mogę. O proszę, nie mogę. The end. O. Bardzo krótkie to. No nie? Znaczy powiem wam tak. Gdyby to było dłuższe, jak te świąteczne customy, bo za krótkie moim zdaniem. Krótkie, kurde. To by była 9,5, ale jestem tak tą długością zawiedziona. Nie tak rozmiar ma znaczenie. Wow. Ale te rozwiązania, ten 9, palec 3. W dupie, to wszystko. Za ten palec w tyłku niech będzie. Nie 9. Rzedziła, nie rzedziła. 9 niech będzie. Mówię. Ale wiecie co, tak naprawdę to tam walić to, o ile to ma ocenę. Walić! I lamy ręka w... Najważniejsze, że się dobrze bawiliśmy, taki jest teraz czas. Customy świąteczne po prostu fucking special. No. Nie mieliście tak nigdy, że się podrapać po tyłku i pomachać sobie palca? No Lara cały czas słuchajcie palec w tyłku. It's a fucking special tak się... custom. I się sztachnąć tak. Tak special sztachnąć. Dobra, tym cudownym, pięknym akcentem, który musimy się pożegnać. Ale czekaj, jeszcze życzenia fucking special. Muszę... Tak, no chcę do tego dążyć, tak? Fuck. Fucking special Merry Christmas. O, wszystko słuchajcie w tym temacie, naprawdę. U nas będą jeszcze jakieś świąteczne, więc nieraz jeszcze będziemy wam życzyć wszystkiego fucking special, więc... Czaki, Pyszko, nie, ja stąd wychodzę, tu się nie da, tu się nie da pracować. Ała! Nie zostawiam! No, także wszystkiego dobrego! Wesołych świąt, kocham! Wesołych świąt i do następnego customu, który niebawem. Dziękujemy, Czak, że... Dziękuję za jak zaproszenie. Co roku. Jak co roku.
To jest naprawdę fucking special. Special invitation. Dziękujemy wam, kochani, i wesołych świąt jeszcze raz. Pa, pa. To były wesołe.